Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj, jest takie miejsce. Tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los.
Zawsze pomagała i teraz też pomoże. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.